Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie rektorze, na Politechnice Wrocławskiej zostało oficjalnie powołane wielofunkcyjne repozytorium wiedzy. Z kolei kilka dni temu podpisali państwo deklarację berlińską. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie nowej polityki otwartego dostępu, tak zwanego otwartego mandatu. Chciałem zapytać o przyczyny tej decyzji, mówiąc wprost, do czego potrzebna jest Politechnice Wrocławskiej, do czego potrzebny jest otwarty dostęp? Przede wszystkim Politechnika Wrocławska jest uczelnią publiczną. Wiele badań, które są realizowane w Politechnice Wrocławskiej, są realizowane za pieniądze publiczne, więc w związku z tym, biorąc ideę otwartego dostępu, te wyniki badań w przyszłości i tak będą musiały być dostępne w formule otwartego dostępu. Ale przede wszystkim chodzi o zupełnie coś innego. Chodzi o to, żeby te osiągnięcia naukowe, które powstają na Politechnice Wrocławskiej, tu nie chodzi o książki, skrypty, czasopisma, tu chodzi głównie przede wszystkim o osiągnięcia naukowe, żeby one były widoczne szerzej, żeby się nimi chwalić, a chwalić po to, żeby zainteresować nimi na przykład podmioty gospodarcze, żeby chciały te wyniki badań wykorzystywać w praktyce. Dlatego też ta idea dla nas ma o wiele szersze znaczenie, nie tylko uwidacznianie publikacji, ale również uwidacznianie tych osiągnięć naukowych, które tutaj powstają, żeby je skutecznie komercjalizować, co jest najważniejszym chyba wyzwaniem, żeby to, co powstaje w murach takiej uczelni, jaką jest Politechnika, znalazło swój efekt finalny w przemyśle, w gospodarce. A czym kierowali się państwo, przygotowując ten model otwartości, który zostanie przyjęty tutaj? Czy chodziło przede wszystkim o wytyczne Komisji Europejskiej, czy może wzorowali się państwo na jakichś ośrodkach zachodnich, tudzież na którymś ze środków polskich, choć akurat w tym ostatnim przypadku byłoby to chyba najtrudniejsze z uwagi na to, że to przedsięwzięcie jest dość pionierskie. Przede wszystkim Politechnika Wrocławska przechodzi duże zmiany systemowe. My wdrażamy zarządzanie procesowe, to znaczy jest to nowa forma zarządzania uczelnią, zupełnie nowa. Myślę, że użyję słowa innowacyjna w skali Polski na pewno. Dlatego też nie mogliśmy do tematu związanego z informacją o tym, co się dzieje na Politechnice, z marketingiem uczelni, podejść w sposób klasyczny, tradycyjny. Dlatego też zdecydowaliśmy się na tę formułę, która już jest w Europie znana. Natomiast nie ukrywam, że dużym dla nas wsparciem był pan profesor Marek Niezgódka, z którym wiele razy dyskutowałem, zanim w ogóle powołaliśmy Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej i w ramach tego to ogólne uczelniane repozytorium wiedzy. I to spowodowało, że wypracowaliśmy pewną wizję, pewną koncepcję systemową w skali uczelni, bo to Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, które tutaj jest na Politechnice Wrocławskiej, którego częścią repozytorium, to nie jest przedsięwzięcie, że to jest jeden budynek. To jest struktura sieciowa, która ma swoje odnogi na wydziałach i to jest taka sieć w ramach jednej po prostu uczelni. To również jest to miejsce, gdzie jest to nasze okno na świat, na gospodarkę, że jeżeli przyjdzie ktoś, kto poszukuje wiedzy, nie wie, gdzie jej czasami znaleźć, na jakim wydziale, w jakim zespole badawczym, on przychodzi tutaj, do Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej i pracownicy, mając wiedzę o tym, co się dzieje na uczelni, kierują do go do odpowiednich zespołów badawczych i potem musi mieć informację zwrotną, co się z tym pomysłem, co z tym klientem, który się do nas pojawił, stało, czy go obsłużono, czy nie, czy mamy kompetencje, żeby go obsłużyć, być może trzeba go skierować do innej uczelni, gdzie inne zespoły mają kompetencje, żeby jego problem, czy jego to, co sobie zaplanował, zrealizować. To jest szersze podejście, systemowe podejście do zagadnień otwartego dostępu, nie tylko czasopism, ale całej wiedzy, która powstaje na Politechnice Wrocławskiej. Tu dotykamy elementu, jaką wiedzę musimy dostępać w sposób ogólny, jaka część będzie ograniczona, na przykład, bo ma określoną wartość komercyjną. To też trzeba po prostu brać pod uwagę. Dzisiaj wypracowujemy swój własny system otwartego dostępu, ale chcemy, żeby tych barier było jak najmniej, żeby jak najmniej było barier w tym dostępie. Panie rektorze, no właśnie, chciałem powrócić do kwestii, którą pan przed chwilą zasygnalizował, mianowicie zapytać o to, jakiego rodzaju materiały będą deponowane w repozytorium Politechniki. Czy właśnie chodzi jedynie o artykuły, czy monografie, czy też dane, czy szerzej na przykład prace dyplomowe? W tym repozytorium będą wszystkie dane, wszystko to, co powstaje na Politechnice Wrocławskiej. Włącznie z dokumentami, sprawozdaniami różnego rodzaju
I dlatego też mówiłem, że ten dostęp będzie różny. Jeden będzie poprzez internet, drugi tylko z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, a inny będzie wręcz dostępny tylko dla osób upoważnionych, bo tam będziemy mieli zdeponowaną całą wiedzę, włącznie z obiegiem elektronicznym dokumentów, która będzie zarchiwizowana w jednym ogólnouczelnianym repozytorium. My nie budujemy kilku repozytorów, budujemy jedno ogólnouczelniane repozytorium wiedzy. To jest i kosztowo taniej, i łatwiej utrzymać, i zapewnić bezpieczeństwo, bo to, co dzisiaj otwieramy, to centrum informatyczne, dzisiaj jesteśmy na etapie przetargu do budowy zapasowego centrum informatycznego. Chodzi, żeby wszystkie dane składać w sposób bezpieczny w innym miejscu Wrocławia, na wszelki nieprzyjazny jakiś przypadek. Panie rektorze, jednym z naczelnych celów tej platformy repozytoryjnej ma być właśnie wspomniana przez pana relacja na linii nauka-biznes, nauka-gospodarka. To bardzo ważne. Chciałem zapytać, jak w praktyce ma to być realizowane, bo to jest piękna idea. Natomiast czy mógłby pan coś więcej powiedzieć na temat właśnie praktycznego aspektu? W tym miejscu, gdzie się znajdujemy, w Środowiskowej Bibliotece Nauk Ścisłych i Technicznych, mamy Centrum Informacji Patentowej, Centrum Informacji Normalizacyjnej, ale mamy również tutaj siedzibę mojego koordynatora do spraw komercjalizacji wyników badań naukowych. Tu znajduje się biuro Instytutu Wirtualnego Autostrada Technologii Innowacji. Druga część tego biura jest po prostu w Krakowie. I tu ja sądzę, że tutaj właśnie przemysł, który będzie zainteresowany wdrażaniem osiągnięć, przyjdzie tu, właśnie tego Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej. Będzie korzystał z repozytorium, ale również będzie korzystał z pomocy specjalistów, jak komercjalizować, jak umowy zawierać, taką licencję czy inną. To jest wszystko w tym jednym właśnie po prostu budynku. Jest to rzeczywiście okno na świat, okno na naukę, ale okno na gospodarkę Politechniki Wrocławskiej. Żeby nie trzeba było chodzić po wszystkich wydziałach, tylko przyjść tutaj już pracownicy poprowadzą, pokierują do określonego zespołu badawczego. Jest to rozwiązanie naprawdę według mojej wiedzy dość oryginalne, niestandardowe, ale biorąc pod uwagę cały system zarządzania uczelnią, przebiegu dokumentów, to jest jedyne dzisiaj optymalne rozwiązanie z punktu widzenia efektów, które chcemy osiągnąć. Panie rektorze, takie właśnie kompleksowe informowanie o prowadzonych projektach badawczych łączy się też z zróżnicowanym zbiorem informacji. I chciałem zapytać, czy w przypadku wszystkich projektów te informacje będą dostępne na podobnych zasadach, czy też będzie to w jakiś sposób reglamentowane w określonych przypadkach? Nie może być ta informacja o wszystkich projektach, bo one mają różny status. Jak robimy projekty z zakresu bezpieczeństwa, automatycznie jest inny status tych projektów. Jeżeli zawarliśmy umowę na realizację jakiegoś projektu, to musi mieć być zgodny z tą umową, którą zawarliśmy. Dlatego nie wszystkie projekty będą miały jednakowy status i tak musi być, dlatego, bo to zależy, jakie umowy zawarła Politechnika Wrocławska na realizację konkretnych projektów. I podstawą realizacji projektów jest umowa, którą zawarliśmy. Dlatego tu będzie duża różnorodność. Rozumiem. To w takim razie chciałbym jeszcze poruszyć kwestię ewentualnych sankcji, które dotykałyby osoby, które nie podporządkują się mandatowi. Czy coś takiego w ogóle jest przewidywane, czy też będzie tu większa dobrowolność? Trudno powiedzieć o sankcjach. My będziemy bardziej szkolić, bardziej wychowywać. Natomiast oczywiście są określone zasady postępowania w całej Politechnice Wrocławskiej i ktoś, kto nie wypełnia odpowiednich zarządzeń, a to jest regulowane najczęściej zarządzeniami bądź uchwałami Senatu, no niestety naraża się na określone konsekwencje i tutaj nie będziemy żadnych specjalnych rozwiązań szykowali, biorąc pod uwagę Centrum Wiedzy Informacji Naukowo-Technicznej, tylko takie, które ogólnie obowiązują w Politechnice Wrocławskiej. Natomiast nie ma możliwości naruszenia prawa, nie ma możliwości naruszenia przepisów. Wtedy wkraczamy bardzo, że tak powiem, stanowczo, bo wtedy to jest przestępstwo. Czyli rozumiem, że otwarty dostęp w przypadku państwa uczelni jest poniekąd kontynuacją pewnej polityki, która była wcześniej realizowana. Tak, jest to kontynuacja pewnej polityki, którą rozpoczęliśmy kilka lat temu i w sposób naturalny dochodzimy do otwartego dostępu. W sposób naturalny, bo to musi być cała uczelnia przygotowana na
zasilanie repozytorium wiedzy w tą wiedzę, która powstaje na uczelni. To nie problem jest kupić system informatyczny, coś tam włożyć. To musi być wiedza aktualna, musi być zdejmowana wiedza, która jest nieaktualna. To musi być stworzony cały system i uczelnia do tego jest dzisiaj po prostu przygotowana. Trwało to kilka lat. Panie rektorze, to na koniec chciałem zapytać pana o to, jak szybko spodziewa się pan realnych zmian wynikających właśnie z implementacji tych nowych rozwiązań? Już dzisiaj obserwujemy duże zainteresowanie tymi zasobami, które udostępniliśmy w repozytorium wiedzy. Widać przemysłowców, którzy po stronach internetowych wyszukują z naszych baz danych, co u nas się robi, jakie są po prostu projekty, jaką mamy ofertę gotowych rozwiązań i coraz więcej obserwuję na przykład umów zawieranych z Politechniką, na przykład umów licencyjnych na wykorzystanie naszych prac badawczych. I główny, ja myślę, że głównym elementem repozytorium wiedzy jest informowanie o tym, co się dzieje na uczelni, przekazywanie informacji o tej wiedzy, która jest tutaj zgromadzona. Moim zdaniem to jest wielka szansa dla tego, o czym mówimy, żeby zbliżyć naukę do gospodarki. To jest, żeby gospodarka wiedziała, co uczelnia czym dysponuje, co jest aktualne, co nie, a przede wszystkim czym dysponuje. Dzisiaj bardzo często wiele nieporozumień wynika z faktu, że nie ma przepływu informacji. W ogóle przepływ informacji jest dzisiaj chyba wielką słabą stroną wielu systemów, które funkcjonują w Polsce. Panie rektorze, bardzo dziękuję za pański czas i za tę ciekawą rozmowę i jednocześnie gratuluję realizacji wspaniałego projektu. Dziękuję bardzo.